w tym okresie w ONZ-cie były duże naciski na Arabię Saudyjską, żeby przestała używać obcych najemników, płacić obcym najemnikom do walk w Jemenie. To znaczy Związek Sowiecki i szereg krajów trzeciego świata żądał naszego wycofania się z tej wojny. MiG wracał w naszą stronę. George zaczął strzelać, ja podawałem taśmę za taśmą. Pilot najwyraźniej chciał nas wykończyć. Jeśli wróg miał dobry wywiad, to pilot mógł po typie naszego pojazdu domyślać się, że ma do czynienia z europejskimi doradcami, tak jak my. Po mistrzowskim pilotowaniu samolotu wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z sowieckim pilotem. Pod jemeńskim niebem Francuz, Belg i Polak z jednej strony, a sowiecki pilot z drugiej strony prowadzili wojnę. Miało to wymowę symboliczną. Po zestrzeleniu tego MiGa okazało się, że jego pilotem był pułkownik Kozłow, szef lotników przebywających w Jemenie sowieckich, i miał przy sobie cały spis personelu sowieckiego w Jemenie, przynajmniej części oficerskiej tego personelu. Dokumenty te dostarczone do Arabii Saudyjskiej pozwoliły Arabii udowodnić w ONZ-cie, że po przeciwnej stronie nie walczą Jemeńczycy, tylko Sowieciarze. To spowodowało wyciszenie całej afery i dało nam możliwość pozostania w Jemenie na dłuższy czas. Ta wojna się skończyła w sposób dla Czerwonego nieprzychylny. Sowieci nigdy bazy w Hodejdzie nie otrzymali i musieli się stamtąd wynieść. To jest dla mnie członka narodu, który we wszystkich wojnach przegrywał w ten czy w inny sposób, pewien sukces. W epizodzie jemeńskim zamknęła się moja kariera oficera walczącego na frontach z Czerwonym. Zamknęła się nie dlatego, że chciałem, bo i okazje były, i chęci dużo, ale po rozwodzie musiałem się zająć dorastającą córką i ze względów rodzinnych wyszedłem z obiegu najemniczego. Moi koledzy walczyli dalej. Zazdrościłem im strasznie. Mimo, że niektórzy stracili życie. Byli to dobrzy chłopcy. O najemnikach myśli się, bo nazwa na to wskazuje, że chodziło o pieniądze. W zawodzie, gdzie się naraża życie codziennie, stawki nie były wysokie, więc cóż tych ludzi pchało do narażenia życia za marne pieniądze? Część nie znała innego życia jak wojskowe i szukali dalszego ciągu. Motyw życia przygodą, motyw życia niecodziennego, niebanalnego był silny. Motyw pieniężny nie wchodził prawie w grę. Motywy polityczne dominowały wszystkie inne konsideracje. To się działo zresztą po obu stronach frontu. Po stronie rewolucyjnej czerwonej też byli najemnicy, ale nikt o nich tak nie mówi. Najbardziej znanym najemnikiem czerwonym był niejaki Che Guevara. Płaciła mu Kuba za robienie rewolucji w innych krajach i robił to bardzo dobrze. Nikt go od podłych najemników nie wyzywał. Mnie i moim kolegom Kuba proponowała udział. Odmówiliśmy.
mimo że pensje były wyższe. Przeciętnemu słuchaczowi europejskiemu słowo wojna kojarzy się z koszmarem. Jest to również moje zdanie. Ostatnie wojny światowe, miliony zabitych, miasta spalone, pozabijane kobiety i dzieci, to jest koszmar. Ja nie jestem zwolennikiem wojny, nie lubię wojny. Nie lubię wojny, gdzie oprócz tych, którzy ją prowadzą, ginie ludność cywilna. To, co odstręcza od wojny, to jest śmierć ludzi, którzy jej nie prowadzą. Żołnierz ewentualnie, można powiedzieć, jest od tego, żeby ginąć na froncie, ale nie jego żona czy córka. Wojny moje, to znaczy wojny w Kongo czy Jemenie, nie naruszały prawie ludności cywilnej. Nasza walka była tylko, wyłącznie wobec przeciwnika uzbrojonego. W obu wypadkach przeciwnik był uzbrojony lepiej niż my. Więc jeśliśmy wygrywali, to była wojna na mózgi. To była wyższość naszej strategii, naszej taktyki. Wygrywało się inteligencją, nie bronią. I ta wojna ma zupełnie inny aspekt. To jest wojna, którą można porównać do gry w podchody, do wielkiej przygody. To jest wojna, która ma charakter dużo bardziej humanitarny, a z drugiej strony dużo bardziej malowniczy. I taka wojna może pociągnąć za sobą swoje malowane dzieci. W 85 chyba roku zacząłem pracować w Radio Wolna Europa. Radio Wolna Europa nie chciała, żebym występował pod własnym nazwiskiem, żeby nie dawać okazji generałowi Kiszczakowi krzyczenia, że oto najemnik pracuje w Wolnej Europie. Występowałem więc przez cały szereg lat jako Jerzy Rawicz. Nie przeszkodziło to generałowi Pożodze wymienić mnie w artykule szkalującym całą emigrację w Paryżu, wymienić mnie po nazwisku i z adresem jako opryszka, jako mordercę, choć na te epitety nigdy nie zasłużyłem. Ale mu zawdzięczam jedną przyjemność. We Francji uchodźca polityczny nie może mieć broni palnej, a ja z sentymentu lubię. Generałowi Pożodze zawdzięczam więc, że władze francuskie zaproponowały mi pozwolenie na posiadanie broni. Od tamtej pory mam ten pistolecik, który bardzo lubię. Także jeśli generał Pożoga mnie usłyszy, to dzięki, generale. W Wolnej Europie pracowałem szczerze i chętnie. Atmosfera zaczęła się psuć w okolicach Okrągłego Stołu. Moje opcje polityczne przestały się podobać, a mnie się przestały podobać opcje Wolnej Europy. Także mimo, że mi płacili regularnie pensję miesięczną, moja obecność na antenie stawała się coraz rzadsza, a w ostatnim czasie płacili mi za to, żebym nic nie mówił. W sumie dzisiaj, mimo że straciłem tam sporo zdrowia, mimo że zmarnowałem parę lat życia na tych wszystkich moich wojnach, gdyby trzeba było wrócić do tych czasów, przypuszczalnie bym do nich wrócił. Bym znowu wydeptywał te same ścieżki.
Szlus. Nic więcej nie powiem. Nie mam nic do powiedzenia.